ale mogłeś sobie spokojnie wylądować na tym. Ale dobra. O, pierwszy fail. Dzieciaki muszą złapać. W dzisiejszym odcinku znajdujemy się w Płocku. Odwiedzamy Jungle Next Stream oraz Krzysia Orankiewicza, który jest jednym z organizatorów najlepszej imprezy ninjowej w Polsce, mianowicie Ninja Run. Porozmawiamy, potrenujemy, zobaczcie, co dla mnie przygotował. Jednego z najlepszych trenerów w Polsce, jeśli chodzi o ninja, oraz jednym z najlepszych sal, jeśli chodzi o ninja, Piąteczka. Jestem tutaj dzisiaj, żeby mnie Krzysiu czegoś nauczył, bo ja dopiero zaczynam. Dopiero mam swoje początki. Myślę, że to jest chyba jedna z najlepszych sal do ninja w Polsce. Znaczy, jest to taka hala, ale ja uważam, że są lepsze, jak najbardziej. My sobie gdzieś tam raczkujemy, robimy sobie jakieś tam swoje rzeczy, a ja tutaj szybko poprawię Grześka. Staram się tylko skupić na dzieciakach, jakichś młodszych i tak dalej, ale to dobrze, że Grzesiu przyjechał, także coś może go nauczymy. Oczywiście też prowadzę dla seniorów, ale to takie podstawy, nie? Żeby po prostu ktoś się tym też zajarał. No, nie uważam siebie, tak jak mówisz, za, nie wiem, wybitnego trenera. Bo sam nie jestem, nie wiem, wybitnym zawodnikiem, więc... No, ja mam odmienne zdanie. Nie, no jeszcze bardzo dużo technicznych rzeczy mi brakuje, które staram się nadrobić. No, trochę noga nie pomaga, ale myślę, że gdzieś na morze Ninja Warrior będę gotowy już teraz z większym spokojem, większym luzem, bo myślę, że to jest główny czynnik, nad którym trzeba popracować. No ja muszę powiedzieć, że tutaj się troszeczkę kręciłem, bo przyjechałem szybciej, widziałem, jak Krzysiu prowadzi zajęcia, no i chyba nie znam drugiego takiego trenera, który z taką pasją dla dzieci prowadziłby zajęcia. Naprawdę jest sztos. Jeżeli jesteś z okolic Płocka, to chciałbyś swoje dziecko przyprowadzić na zajęcia, to jest chyba... To myślę, że to jest jedyne takie miejsce, że ze szczerym sercem można polecić, no i tego trenera oczywiście. Jakoś coś tam robi. Nie no, staramy się, no ile się da, jeżeli dzieciak naprawdę chce to, widać, że chciałby to robić, tak? No to nie jest dla wszystkich, jak wiemy, to nie jest tak, że przychodzą mi osoby i już nie odchodzą, bo raptem bym miał tutaj, no, tysiące osób, tak? Wiadomo, no, są różne przypadki, ale jeżeli... Muszę powiedzieć, że większość po prostu zostaje, bo są bardzo mocno tym zajarani. No dobra, słuchajcie, Krzysiu dzisiaj mi pokaże tutaj parę sztuczek, pokaże mi tutaj parę jakichś elementów takich do przejścia. Tak jak mówiłem, ja dopiero zaczynam, więc jestem u jednego z lepszych trenerów w Polsce, więc mam nadzieję, że mnie czegoś dzisiaj nauczysz. To ja mam propozycję, słuchajcie, Grześkowi dzisiaj zaproponujemy tor podłoga to lawa jako pierwszy challenge, ten sam tor, który mieli juniorzy, okej? Okay? Z tymi wszystkimi elementami zobaczymy, jak daleko dojdzie bez spadnięcia, bo u nas jest tak, że jeżeli ktoś spada, to wraca na początek i musi zacząć od początku. Zobaczymy, jak daleko dojdzie, okej? Okay? A równowaga to zmora każdego ninja. I wtedy my dzięki takim rzeczom trenujemy. Także pierwszy challenge przed Grześkiem, czyli podłoga to lawa. No dobra, jedziemy. Słuchajcie, podłoga to lawa, tor dla juniorów. Tutaj, żeby przejść cały tor, to trzeba być bardzo mocno zdeterminowanym. Zaczynamy najpierw tutaj od drążka. Możemy stawać na opony. Także jak ja będę przychodził, to będę starał się do was mówić, okay? Żeby Grzesiek wiedział, co ma robić. Także rozpoczynamy od drążka. Jesteśmy na drabince, następnie mamy UFO i dopiero zejście na platformę. Tutaj mamy sekwencję, dwa kółeczka, gwiazdkę i nalewitujący most. Bierzemy sobie szarfę i lecimy. Mam już pokazać. Mamy taką ścianeczkę, także... Hop! Ja
będę zwalniał, żeby gdzieś ich mógł nadążyć, spokojnie. Jak Grzesiek będzie miał pytania, to się powie. Zmora z Ninja Rano. Kurde, strasznie długi ten tort. Mamy lot na drążek, trampolina z pierwszego do drążka i na bossów. Także możesz iść z tamtej strony, mówię. Sekwencja cała aż do platformy, czyli mamy trapez, koło, gwiazda, duże koło. Trzeba dotykać wszystkich elementów? Nie, możesz omijać. Przejść koło, flip, wingnut i lina. Teraz mamy elementy równowagi. Jak przesuwana podłoga, to lewa. Tamta jest właśnie specjalnie po skosie. Mamy dwa hokeje. Jak już drugi jest zahaczony, to jest wtedy ta przeszkoda zrobiona. Najtrudniejszy element. Uwaga, teraz mamy. Tu akurat nie ma przelotu, z drążka na drążek, tylko z tej strony mamy taki klif tutaj, po którym się przedostajemy na drugą stronę. Chodzi o zmęczenie palców. Następnie przechodzimy na kolejny drążek i z wyskoku mamy złapać UFO. Jeżeli złapiemy, dopiero się dostajemy na matę. Także nie wiem, czy mi wyjdzie, zobaczymy. Fart po fart. Następnie mamy dwie opony. Przejście po elementach. Przedostanie na biało-czarne. Wejście. I basta. No dobrze się. Lecimy teraz. Ale mogłeś sobie spokojnie wylądować na tym. Ale dobra. Po elementach. O, pierwszy fail. Dzieciaki muszą złapać. Ajajajajaj. Słuchajcie, no i jeszcze ja tu muszę powiedzieć, bo to jest istotne. Krzysiu jest jednym z głównych organizatorów najlepszej imprezy ninjowej w Polsce. Myślę, że tutaj wszystkie inne imprezy spadają w ogóle, wiesz, klękają przed waszą imprezą. Jeżeli jesteś osobą, która kiedykolwiek chciałaby się spróbować Ninja Warrior, nie jesteś pewien, czy sobie dasz radę, czy zgłaszać się, to ewidentnie Ninja Run, to jest impreza, którą tutaj Krzysiu organizuje, musisz wpaść, przyjść. Jeżeli dobrze sobie poradzisz na Ninja Runie, to wiedz, że to jest impreza, myślę, że nawet troszeczkę lepiej przygotowana niż nawet samo Ninja Warrior. No i fajna taka też, fajny sprawdzian. No ale Krzysiu tutaj razem z Wiktorem, Wiktora serdecznie pozdrawiamy. Naprawdę jest to impreza super robota. To w moim i Wiktora imieniu i także osób, którzy tam naprawdę robią tak za sceną tak naprawdę to wszystko, którzy nam pomagają, czy też z nimi mega dziękujemy. Mamy nadzieję, że sprostaliśmy teraz Tomaszowi waszym oczekiwaniom. Z naszej perspektywy to jest takie, słuchajcie, 60-70% wykorzystania potencjału w ogóle tego całego projektu. Więc mamy jeszcze co wam pokazać jakby do tego wszystkiego. I mam nadzieję, że zaskoczymy was nieraz najróżniejszymi rzeczami. To jest główny nasz czynnik, taki, który nas motywuje. A poza tym, słuchajcie, to jest tak, że no, tak jak ktoś kiedyś napisał, dwóch ziomków zebrało się i zrobili sobie Ninja Warrior. I taka jest prawda. Zdecydowanie tak jest. Bo z Wiktorem właśnie spotkaliśmy się po raz pierwszy, słuchajcie, w pokoju, w hotelu, na Ninja Warrior. Jak dostaliśmy się do półfinału razem i akurat wylądowaliśmy razem w pokoju, tak od słowa do słowa, dobra, no to robimy, tak? No więc
kwestia polega na tym, że chcemy to robić, chcemy jakby to promować tą dyscyplinę sportu. Mamy nadzieję, że zostanie to na wyzwanie. Myślę, że robicie naprawdę dobrą robotę w tą stronę. No, będzie to lepiej. Brałeś udział w Niedziałorie? Dwa razy. Niestety. I opowiadaj, jak tam w ogóle, jak? Przy drugiej edycji, jak byłem w drugiej edycji, to niewyobrażalny stres, w ogóle ta ekscytacja, ten stres, to się wszystko tak mieszało, że przy kolejnej, jak byłem, a byłem w piątej edycji, to widziałem te wszystkie osoby, które przyjechały po raz pierwszy i miałem takie odbicie lustrzane tego, jak ja byłem po raz pierwszy i to nakręcanie siebie w postaci, kurde, tamto jakbyś przeszedł, jakbyś to zrobił i tak dalej. Ty chcesz się skupić, chcesz po prostu to wszystko sobie z głowy wymazać, a właśnie te osoby, które przyjeżdżają po raz pierwszy, nakręcają ci, że Boże, tam ci spadli, coś tam, grzybki w ogóle i ten halo na grzybki i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Tak jest, no proszę mówić. Tak jest. I wtedy trzeba tak naprawdę, jak ja zobaczyłem po sobie, po prostu to wszystko z tej głowy wyrzucić i tak dalej. I na spokojnie, nie pójdłem tam wygrać. Dwa razy miałem pecha, w półfinale niestety. Pierwszy pech to mój pech wewnętrzny, taki tutaj, jeśli chodziłoby o moją osobę, bo zahaczyłem czubkiem buta o wodę i niestety zapaliło się czerwone światło. Natomiast przy piątej edycji trafiłem na naprawdę bardzo silną grupę i w półfinale... Grupa śmierci. Grupa śmierci. Tam, gdzie są trzy miejsca, no to akurat miałem trzech last man standing. Naprawdę im głęboko kibicowałem, no bo w końcu to oni... Ja chcę, żeby ktoś w końcu wszedł na tą górę Midoriyama i ja nie byłem wtedy jeszcze przygotowany. Uważam, że w tym momencie jeszcze nie jest. Bo chciałem zauważyć, że tutaj między sobą, między zawodnikami, to tak naprawdę nie rywalizujemy między sobą, nie. Tylko z torem i tak naprawdę każdy sobie kibicuje tam w programie. Jak najbardziej, no trzymamy za siebie kciuki, bo w końcu fajnie by było tego pierwszego Polaka, tak, który jest tym właśnie ninja na świecie takim już z uprawnieniami, nie? Fajnie by było mieć takiego, który już miałby taki certyfikat, nie? Dokładnie. Bo tak to jesteśmy takimi samozwańczymi, słuchajcie, póki ktoś tam nie wejdzie, to... Tak, to samozwańczy jest. Tak, to jest jeszcze samozwańczy. Ale tak ciężko, generalnie nie próbując tego toru. O, nogi pokrzyżowane. I przycisk. Wszyscy się radują. Dzięki ci, Krzysiu, za trening. Naprawdę, jeżeli jesteście z okolic Płocka, to serdecznie zapraszam. Jungle Extreme, ulica? Kostrogaj, tym razem już 9B, bo się zmieniła. Zmienił się adres 9B. Kostrogaj 9B. Jak podsumujesz, jak mi poszło? Dobrze, jeszcze trochę brakuje do juniorów, ale myślę, że w takich pomiędzy baby a kids bym cię uplasował. Nie no, oczywiście żartuję, Krzysiek sobie dał świetnie radę. Mam nadzieję, że nieraz się pojawisz i porobimy sobie inne challenge już takie. Czyli do grupy juniorów mogę się oczywiście zapisać. Tak jest. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo.